Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś, 15 sierpnia, przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej. Zwycięstwo polskiego wojska zdecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę. W dniu święta Wojska Polskiego przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie uroczysta odprawa wart. W uroczystości na placu Piłsudskiego uczestniczył m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, wicepremier i szef MON i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zapraszam bardzo serdecznie do bycia razem z nami. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Kukuła, melduje gotowość wojskowej asysty honorowej do uroczystej zmiany posterunku przy grobie nieznanego żołnierza. Drodzy Państwo, teraz zostanie podniesiony na maszt proporzec prezydenta RP. Szanowni Państwo, odegrany i odśpiewany zostanie hymn Rzeczypospolitej Polskiej.
Ziemia, baczność! Na prawo, chodź! Oficer rozprowadzający! Dokonać zmiany wartowników na posterunku honorowym przed grobem nieznanego żołnierza! Na wyspo! Szanowni Państwo, już za chwilę nastąpi ceremonia złożenia wieńca na płycie grobu nieznanego żołnierza. Thank you.
Pan prezydent złożył wieniec, prezydentowi towarzyszyli minister obrony narodowej, szef Wojska Polskiego, marszałkowie oraz dowódcy. Pan prezydent też złożył wpis przy grobie nieznanego żołnierza. Po dokonaniu wpisu prezydent wraz z delegacją zajmą miejsce, by też uczestniczyć w krótkiej defiladzie, gdzie przejdzie Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego i Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, uroczystość przy grobie nieznanego żołnierza zakończy defilada Wojskowej Asysty Honorowej. Orkiestra za mną. Marsz! Panie
Drodzy Państwo, po defiladzie szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego składa prezydentowi meldunek o zakończeniu uroczystości. Uczestnicy uroczystości przechodzą, widzimy pana prezydenta, pod pomnik ofiar tragedii smoleńskiej z 2010 roku. Wiemy, że ten pomnik jest właśnie na placu Piłsudskiego. 10 kwietnia w katastrofie samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Dziś uroczysta zmiana posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza na placu marszałka Piłsudskiego. Pan prezydent też złoży kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Jak mówił o nim w dniu pogrzebu prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki, dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Znakomicie charakteryzują rolę marszałka w dziejach Rzeczpospolitej. Stajemy teraz przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Westchnijmy w modlitwie za tych, którzy zginęli w obronie Polski, którzy zachowali się jak trzeba, którzy zawsze dobrze nas reprezentowali. Westchnijmy za nich i za naszą ojczyznę. Śpij kolego, tak często Trębacz gra ten utwór, który jest też, myślę, zachętą dla nas o wspomnieniu szczególnie żołnierzy, tych, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny. Uroczystości powoli dobiegają końca, ale jeszcze właśnie pan prezydent zmierza przed pomnik marszałka Piłsudskiego przy Belwederze. Prezydent napisał list do Polaków, to dumne sierpniowe święto wzywa, abyśmy łączyli nasze siły w trosce o bezpieczeństwo i zasobności ojczyzny, a także o to, aby wolność, solidarność, sprawiedliwość były jej najwyższymi prawami. Pisze do nas, stało się tak przede wszystkim dzięki męstwu i wytrwałości naszej armii w znacznej części ochotniczej oraz umiejętności jej dowódców. Ważną rolę odegrał zmysł państwowy zjednoczonych w obliczu zagrożenia elit politycznych i wspólny wysiłek narodu polskiego, pragnącego zapewnić swoim siłom zbrojnym wszelkie niezbędne środki do prowadzenia walki. Złem, przeciwko któremu walczyli nasi przodkowie, pradziadowie, była nie tylko utrata dopiero co odzyskanego niepodległego państwa na rzecz moskiewskiego imperium, stawką było też uniknięcie koszmaru totalitarnej tyranii i obrona wartości fundamentalnych dla cywilizacji Zachodu. ¶¶
Widzimy też pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To też znaczna pamięć o Polsce, jakiej pragnęliśmy. To tak jak marszałek Piłsudski, który formułował koncepcję walki zbrojnej o niepodległość w czasie, gdy wiarę w jej odzyskanie podzielała jedynie znikoma część społeczeństwa polskiego, ale konsekwentnie wcielał ją w życie, zainicjował stworzenie Związku Walki Czynnej, organizacji strzeleckich przed I wojną światową, a po jej wybuchu Legionów Polski. Drodzy Państwo, 2 listopada 1925 roku, czyli 99 lat temu, w arkadach Pałacu Saskiego uroczyście złożono szczątki nieznanego żołnierza. Grób nieznanego żołnierza stał się panteonem chwały polskiego oręża. Grób nieznanego żołnierza to miejsce, które wszystkim Polakom nieodparcie kojarzy się z Wojskiem Polskim. Jego losy są równie złożone, co historia naszej ojczyzny. Ten czas w pogrzebie uczestniczył pana przy grobie nieznanego żołnierza prezydent Wojciechowski, tłumy mieszkańców Warszawy i przyjezdnych. Oddano wtedy aż 21 salw armatnich. Odbyła się też uroczysta parada. Pałac Saski nie przetrwał jednak powstania warszawskiego. Ocalały jedynie kolumnada mieszcząca grób nieznanego żołnierza. Odbudową grobu zajął się architekt Zygmunt Stępiński. Z tablic upamiętniających pole bitew żołnierza polskiego zniknęły te związane z wojną polsko-bolszewicką. Wmurowano nowe, obejmujące lata 36-45. W urnach znalazły się ziemia z 24 pól bitewnych II wojny światowej. Odrestaurowany grób został odsłonięty 8 maja 1946 roku. W 1990 zdecydowano o przywróceniu przedwojennych tablic i dodaniu nowych. 11 listopada umieszczono w nagrobie 14 tablic z polami bitew z lat 972-1683, 1768-1921, ostatniej wojny 15 sierpnia 10 listopada 2016 prezydent Andrzej Duda odsłonił tablice poświęcone żołnierzom wyklętym, uczestnikom podziemia antykomunistycznego, a 10 listopada zostały odsłonięte dwie tablice poświęcone żołnierzom polskiej samoobrony walczącym z ukraińskimi nacjonalistami. Grób nieznanego żołnierza zawsze stanowił ważne miejsce dla Polaków. Tu odbywały się uroczystości państwowe w dwudziestoleciu międzywojennym. Bardzo dziękujemy, że Państwo też byli z nami. Zawsze pamiętajmy o tym, by będąc w Warszawie, choć na chwilę zatrzymać się w tym ważnym dla nas miejscu, by oddać pamięć, ale też westchnąć za Polskę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Bardzo dziękuję za uwagę.